Witam Was bardzo serdecznie w ostatnim już nabożeństwie Gorzkiej Żali, no poza Wielkim Piątkiem, na którym będziemy również rozważali ofiarę mszy świętej, aspekt ofiarny mszy świętej. Na początku tego ostatniego kazania pragnę Was przeprosić za moją nieobecność. Tydzień temu była ona spowodowana pilnym wyjazdem rodzinnym, którego, jak się okazało, nie można było przesunąć. Spróbuję dzisiaj skumulować myśli z dwóch tych kazań ostatnich, które miałem przygotowane, czyli z tego z zeszłego tygodnia i tego obecnego. Pozwólcie, że nie będę już przypominał, o czym mówiliśmy, ale przejdę od razu do tego, jakie owoce mszy świętej możemy zyskać. To jest nauka, którą potwierdził dogmatycznie Sobór Trydencki, a potem przywoływał wiele razy i Sobór Watykański, Ojciec Święty Benedykt XVI, Jan Paweł II również. Pierwszy owoc mszy świętej to owoc ogólny, czyli ten, w którym uczestniczy cały Kościół. Przyjmując komunię świętą, będąc na mszy świętej, konkretnej ofiary mszy świętej korzysta cały Kościół. Co się w tym pojęciu rozumie? Czyli wszyscy, którzy należą do wspólnoty Kościoła, a także ci, którzy są poza Kościołem. Przy czym te owoce mszy świętej są różne dla tych, którzy żyją w stanie łaski i dla tych, którzy w stanie łaski nie są. Owocem mszy świętej dla tych, którzy są w stanie łaski uświęcającej, to pomnożenie wiary. Pomnożenie wiary, nadziei i miłości. Dla tych, którzy w stanie łaski uświęcającej nie są, owocem mszy świętej będzie przynaglenie serca do nawrócenia. Każda msza święta to wołanie o nawrócenie wszystkich tych, którzy są poza Kościołem, którzy od Kościoła odstąpili czy Boga nie poznali. Za trzecim rozdziałem Ewangelii świętego Jana Kościół woła: Panie, pamiętaj o wszystkich, pamiętaj o wszystkich. Drugi owoc, który przynależy się wszystkim uczestniczącym w mszy świętej, to tak zwany owoc szczegółowy. Czyli ci, którzy są współofiarnikami razem z księdzem, czyli wszyscy uczestniczący w mszy świętej, otrzymują konkretne łaski, powiedzielibyśmy dzisiejszym językiem, spersonalizowane. Czyli konkretne łaski dla konkretnego człowieka. Czyli każdy z nas, jak jest na mszy świętej, wtedy otrzymuje konkretne dla siebie łaski. Trzeci owoc to tak zwany owoc szafarski. Przynależy się on tylko i wyłącznie księdzu, który odprawia mszę świętą i który mszę świętą koncelebruje. Jest to konkretna łaska dla danego księdza. Po pierwsze, aby wytrwał on w wierze, po drugie, aby wytrwał w nadziei, nauczając lud Boży, tak mówi Sobór Trydencki. Tych łask szafarskich ksiądz nie może nikomu oddać. One przynależą tylko i wyłącznie jemu. Czwarty owoc mszy świętej to owoc pośredni. Ten owoc pośredni ma ksiądz, który odprawia mszę świętą, a także ci, którzy się jednoczą z ofiarą, którą on sprawuje. To jest ta słynna intencja mszalna, na którą składamy. Ten owoc pośredni może ofiarowywać tylko i wyłącznie ksiądz. Ludzie, czyli wierni, mogą się do tego owocu pośredniego przyłączyć. Dlaczego tak? Ponieważ ci, którzy nie otrzymali sakramentu święceń, nie mogą sami odprawić mszy świętej. Stąd możecie się dołączyć do intencji, którą sprawuje dany ksiądz. Możemy się dołączyć. Ten owoc pośredni tyczy się tych
grup, które mówi, o których mówiliśmy sobie dwa tygodnie temu, tych intencji, które można składać na mszę świętą, po pierwsze otrzymują ten owoc pośredni żywi, czyli ci, za których ksiądz składa ofiarę. Po drugie, zmarli. Wróćmy jeszcze do żywych. Żywi również dzielą się jakby na dwie części. Oprócz tej intencji szczegółowej, czyli tego, co ksiądz mówi na początku mszy świętej, że ja modlę się w takiej i takiej intencji, do tej intencji szczegółowej danej mszy świętej, nie wiem, czy pamiętacie, jak ksiądz Mirosław to bardzo często mówił, intencje szczegółowe tej mszy świętej, to znaczy ksiądz, który odprawia mszę świętą, przyjmuje jedną intencję, którą może przyjąć, druga jest jakby narzucona. Ta pierwsza szczegółowa, czyli ta, którą ktoś złożył, wymyślam za świętej pamięci Jana Kowalskiego, czy o Boże błogosławieństwo dla Jana Kowalskiego, do tej intencji jest dołożona, o tym się nie mówi, jest dołożona intencja za cały Kościół, za żywych i za umarłych. To znaczy, dlaczego tak jest? Żeby ci, którzy uczestniczą we mszy świętej, mogli się do tej intencji pośredniej dołączyć. To znaczy, przychodzicie na mszę świętą i nie zawsze modlicie się za Jana Kowalskiego, ale przychodzicie ze swoją intencją. Stąd ta intencja domyślna, że można się podłączyć pod tą intencję pośrednią mszy świętej, aby mieć udział w tych owocach mszy świętej. Czyli z perspektywy wiernego uczestniczycie, uczestniczymy, bo ja również mogę uczestniczyć we mszy świętej jako wierny, uczestniczymy w trzech owocach mszy świętej. W owocu ogólnym dla całego Kościoła, w owocu szczegółowym, który jest dla nas konkretnym darem łaski Bożej i podłączamy się pod ten owoc pośredni, w który ksiądz odprawia jako intencję szczegółową i jako intencję za cały Kościół. To byłoby kazanie z zeszłego tygodnia. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o tym, jakby skontynuować tą myśl. Droga siostro i drogi bracie, przychodzisz na mszę świętą. Po co do kościoła przychodzisz? Jest takie opowiadanie w kościele prawosławnym, że proboszcz popatrzył na kościół z perspektywy anioła. Wszedł na liturgię, jest taka błoga cisza. Nic nie słychać. Jeden myśli o praniu, drugi myśli o pracy, trzeci buja w obłokach. Jest totalna cisza. I Pan Bóg mówi temu proboszczowi, ja się tak właśnie czuję na mszy świętej, na liturgii. Wy nic mi nie chcecie powiedzieć. Wszyscy myślicie o czymś innym, tylko nie o mnie. I w końcu ten proboszcz, który przechodzi się potem, przechadza się po tym kościele, słyszy, że ktoś tam gdzieś coś mówi. W przedsionku stoi małe dziecko, które modli się z wielką żarliwością. Śmiano się przez długi czas. Ja nie mogłem tego zbytnio słuchać w seminarium, kiedy wielcy profesorowie śmiali się. O, jak to kiedyś było, tam po łacinie odprawiali, to jest cytat, a te babki klepały różaniec. Jednemu księdzu profesorowi zadałem pytanie, czy on wie, po co te panie ten różaniec odnawiały. Bo ja bym chciał, żeby on miał taką wiarę jak te kobiety. Ksiądz modlił się w języku, który był niezrozumiały, czyli po łacinie. Ludzie, którzy przychodzili na mszę świętą, choć nie rozumieli słów, które mówił ksiądz, ale włączali się do tej intencji, które ksiądz składał na ołtarzu. Różaniec był potrzebny do tego, aby być skupionym na mszy świętej, aby razem za księdzem iść w czasie mszy świętej. Zobaczcie, drogie siostry i drodzy bracia, jak wielkim dobrodziejstwem od kilkudziesięciu lat jest to, że modlimy się w języku narodowym. To miało w zamyśle nam pomóc,
abyśmy z łatwością mogli iść za myślami, które za myślami liturgii, za to, o co się modli ksiądz. I jakże często urywa nam się film na mszy świętej. O czym modli się ksiądz w kolekcie? No, o czym się tam modlił. A na modlitwie eucharystycznej? Może słyszymy to już któryś set raz z rzędu. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkich świętości. A teraz trzeba klęknąć. U święty dalej modlę, pamiętaj, Boże, o fajności. No się rozwleka, ten ksiądz tak powoli gada. Może szybciej dopowiedziałem. No właśnie. Msza święta to wysiłek. To nie jest obserwowanie aktora, ale to jest wysiłek podążania za myślą liturgii. Kiedy ksiądz mówi, pamiętaj o naszym papieżu, to trzeba wtedy się modlić za papieża. Pamiętaj o naszym biskupie, trzeba się modlić za biskupa. Pamiętaj o żywych. Wtedy podłączasz do mojej siostry, do drogi bracie, tą intencję, z którą przyszłaś krzyżyć na mszę świętą. Za córkę, syna, o nawrócenie, o Boże błogosławieństwo. Kiedy ksiądz mówi, pamiętaj także naszych zmarłych, to wymień w myśli tych zmarłych, których przyniosłeś na tą mszę świętą. Jeden świątobliwy ksiądz powiedział mi tak, bardzo nie lubi dnia wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych, dnia zadusznego. Bo wtedy ksiądz może odprawić trzy msze święte za zmarłych. Mówi, że zawsze te trzy msze święte odprawia. Ale po odprawieniu tych trzech mszy świętych on jest nie do życia. Bo to go za wiele kosztuje. Odprawienie trzech mszy. Dziwicie się czasami, że ksiądz może być zmęczony. Tak, może być zmęczony po mszy świętej. A kiedy odprawi drugą albo trzecią, to jest zmęczony. Bo to nie jest tylko i wyłącznie stanie przy ołtarzu, ale uświadomienie sobie, że na ołtarzu jest Bóg. Ja rozmawiam z Bogiem. Ja modlę się za tych, którzy przychodzą teraz do kościoła, za te wszystkie intencje, które ci ludzie przedstawiają. To nie jest tylko takie wyrecytowanie, aby wyrecytować. Droga siostro i drogi bracie, bardzo ważne jest to, aby po pierwsze na mszy świętej intencje sobie wzbudzić. To znaczy pomyśleć przed mszą świętą, za kogo będę się modlić. Z czym przychodzę do Pana Boga? Po drugie, trwać i iść za słowami modlitw mszalnych. Śledzić to, co mówi ksiądz. Zróbcie sobie dzisiaj taki sprawdzian. W akcie pokuty jest kolekta. Ksiądz wtedy zbiera wszystkie intencje, które przedstawiliśmy na mszy świętej w jedną modlitwę. Jak wyjdziecie dzisiaj z kościoła, to spróbujcie sobie przypomnieć, o czymś modlił się ksiądz. O czym modlił się ksiądz? To jest pewne ćwiczenie, które dał nam ojciec duchowny w seminarium. Świętej pamięci ksiądz Kamil Tadeusz Stokowski. Wychodzisz z mszy świętej, to sobie spróbuj przypomnieć, o czym była kolekta. To znaczy, że coś z tej mszy wyniosłeś. A jak nie pamiętasz, to szybko biegnij do mszy i sprawdź. Bo to znaczy, że nie za bardzo słuchałeś na mszy świętej. Wzbudźmy w sobie intencje, pomyślmy, za kogo się mamy modlić i skupmy się na mszy. Skoro potrzebny ci jest różaniec na początku, to się pomodl na różańcu. To nie żaden wstyd. Skoro musisz zamknąć oczy, to je zamknij. Skoro coś ci przeszkadza, to spróbuj się od tego oderwać. Bo może sąsiadka przyszła w garsonce, która pamięta. A co cię tu teraz obchodzi, skoro za chwilę na ołtarz przyjdzie Bóg, twój Zbawca i Stwórca, który może zrobić wszystko. Niech te myśli będą z nami i pomagają nam uczestniczyć w mszy świętej. Polecam wam, drogie siostry i drodzy bracia, książkę. Nie mojego autorstwa, to nie żadna autoreklama.
Jest to książka, z której zaczerpałem myśli do tych kazań. Książka, której autorem jest kapucyn Marcin Skochem. Wykład o mszy świętej. Te książki były wznowione ostatnimi czasy w kilku wydawnictwach, że jak rozejrzycie się w internecie, to na pewno je znajdziecie. Polecam, żeby je przeczytać i ubogacać swoje uczestnictwo w mszy świętej. Dziękuję Wam za wysłuchanie tych nauk na gorzkich żalach.